No. Tak, przeciw upierzowi. Nie szampon, tylko szampan. A to nie jest szampan, tylko Dom Perignon. Napij się! Piłaś na weselu i będzie, co ty, ryba jesteś? Nie musisz mieć wszystkiego, co zobaczysz. Ty w końcu spotkisz swoje słowa, ty wylądujesz kiedyś na obydwie. Ja na przykład nie piję wszystkiego, czym mnie częstują, a wiesz dlaczego? Bo masz słabą głowę? Nie, gdyż się szanuję i nie chcę posiadać kaca. Nie lubię, jak mi te bąbelki tak łaskoczą w nosę. Mówię ci, biurko to się połaszczą. No ja nigdy nie piłam tego Dom... Jak to się nazywa? Dom Perignon. Nie piłaś, bo ja takiego paździerza w życiu do nas na barek nie pójdę. Pięciogwiazdkowy hotel. Ho, ho. Takie coś to mogłoby się szarpnąć na coś lepszego. Coś lepszego? Oj, mój mysio pysio ma ochotę na coś lepszego. Ech, ty nie kuś, nie kuś. Ja? Skarbejku, ty się musisz szybko podciągnąć. No, to nie może tak być, że ty nie rozróżniasz podróby od oryginału. No. Ja na przykład w ogóle nie mam z tym kłopotu, a wiesz dlaczego? No. Bo mam klasę. Tak. I zawsze tę klasę miałem. No. Nie bekam w towarzystwie nieletnich, nie pluję na chodnik i nie oglądam świerszczyków przy obcy. Tak, nawet w albumie szkolnym było napisane Frankie Bellamy, klasa, 1952. I no pogięło cię, Franki, normalnie cię pogięło. To chodź mnie lala na prostu. A nie, przepraszam. Nie możemy. W każdej chwili może przyjść boj hotelowy i wtedy będziesz... Całkowicie po mojej reputacji. Po twojej reputacji? Moja cukierkowalejo! Niech wszystkie dziewczyny świata pękają z zazdrości. One już pękają. Chodź ty, mój dobry. Ujarek Lenecko, chodź tu. Wyciągaj pazurki. O, ja ci wyciągnę zaraz pazurki. Weźmy go do sypialni. A może do sypialni, a się dziś wyspały. No proszę cię. No proszę. Chodź. Chodź. Bardzo prosisz? No bardzo. A jak bardzo? No, a wiesz co, właściwie to... Patrz jaką tu mają wykładzinę, no. Włókno naturalne, list szynszyla, coś takiego. A tu patrz! Sosna, jeszcze, machoń. W tym hotelu jest wszystko. Aha, wszystko. Oprócz kobiety, z którą mógłbyś to wszystko dzielić.